Tak, bo teraz będą przychodzić jacyś lamerzy i nam odrapywać sufit na podłodze. Jakże piękną, zamiecioną i z wykładziną. Nawet tutaj schody są sprzątnięte. Czyściutko, pełny komfort schodzenia bez ryzyka, że nadepnie się na jakieś ładne szkło. Dokładnie. Tak sprzątaliśmy, że aż szyniotło złamało. Telewizor wrócił na miejsce, bo go nie było. Został wywalony przez kogoś przez okno. Tak samo dzbanek. I już tawka. Popielniczka nawet. Stabilna miejsce na plecaki. Tyle siedzeń. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 osób się tu mieści. No, a trzy osoby mogą spać. Dokładnie. Świetne miejsce na widok. Aczkolwiek oponę trzeba jeszcze przynieść. Gdzież to ona jest? Elektra samochodowa. O, jest opona. Lepiej tam są przynieśli, powiesić ją tam, gdzie była, na haczyku. Kurde, no będę miał na starość to oglądać filmik, jaką piękną mieliśmy kalkę na Bibel. Dobra, starszy. Schody też nakręciłem, jak są piękne, sprzątnięte.